Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. No już jestem dzisiaj totalnie wymęczony, streamek 2,5 godziny, nagrywałem dla was ten odcinek pół godziny, gdzie klikaliśmy praktycznie od 50 poziomu do tego 66 na tym magu. Kto nie widział, to może sobie wbić na kanał i zobaczyć tamten odcinek. No i teraz podsumowanko pierwszego dnia. Mamy tak naprawdę 4 minuty do północy, więc za wiele się tutaj nie zmieni, także lecimy. Tak naprawdę co? Zostawcie kciuka w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, subskrypcję z dzwoneczkiem i wbijajcie na Twitcha, jak dostaniemy unbana, to wrócimy sobie do streamków na tym Twitchu, no i jeszcze możecie wbijać na Discorda dla widzów, ale ten kciuk w górę i subskrypcja to dwie najważniejsze rzeczy. Okej, wszystko mi się tutaj nagrywa z tego co widzę, więc lecimy. Jak wygląda serwerek? Generalnie tak, pod względem magów, tak jak tytuł, można powiedzieć, że bardzo nie kłamał, dlatego, że mamy jeden z najwyższych leveli właśnie jako mag na tym serwerze, co jest no fajnym osiągnięciem. To dopiero drugi dzień tak naprawdę, tu się jeszcze może wiele wydarzyć, no ale jednak jako mag 66 level, tu widzę, że jeszcze Cinu ma 66, Warki, więc tak jak mówię, no ciężko było wycisnąć coś więcej z tego maga podczas drugiego dnia. Tu Jurik Jurikson, to jest osoba, która tak faktycznie jest top 1, że wbił ten 67 level, no ma tak naprawdę początek tego levela, nie ma co się oszukiwać, ale mimo wszystko wiadomo, może robi ławkę na wyższych procentach, może robi ławkę na wyższym levelu, bardziej się skupił, żeby przeklikać jak najwięcej lochów, zanim tą ławkę ruszy. Możliwości jest bardzo dużo, ale mimo wszystko trzeba mu oddać, że jest tym top 1 magiem. Natomiast to, co pewnie was interesuje, to to, że Turor, czyli osoba z naszej gildii, która tutaj ma nick Step Bro, więc no może go nie kojarzycie, ale tutaj w opisie ma, że to jest Turor i tak dalej, wbił 200 poziom w 18 godzin, czyli 18 godzin od startu Turor już miał na tym serwerze właśnie ten 200 poziom. Wbił go dosłownie dzisiaj, nie wiem o której, o 10.30 czy tam o 10, nie wiem, 50, coś takiego, nie pamiętam dokładnie, no ale tak jak mówię, było to plus minus 18-19 godzin od właśnie startu serwera, więc no absolutny rekord totalny. Teraz już widzę, że stanął na 205 levelu, nie wiem czy, no wygląda na to, że już nie będzie klikał, bo mamy dosłownie 3 minutki do północy. W każdym razie no totalny, absolutny rekord. Co jeszcze ciekawe, niestety nie zapisałem tego dla was, ale jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was na kanał Krzysia, czyli Protexa, bo on właśnie zrobił sobie, można powiedzieć, odcinek na ten temat, gdzie pokazywał walkę loch gildyjny. Ja tak jak mówię, w ogóle nie pomyślałem, żeby to zapisać, no i niestety nie mam już tego, zwłaszcza, że mam zawalony tutaj pocztę, mam zawaloną właśnie lochami, więc jakby tym bardziej nie znajdę już tego, bo to było tam jakoś chyba koło godziny 10, czy może wcześniej, mniejsza z tym. W każdym razie właśnie Turor jako jedyny walczył w pierwszej wyprawie gildyjnej. Oczywiście ją zrobił, bo wiadomo, pierwsza wyprawa gildyjna nie jest jakaś tam bardzo trudna. On miał wtedy chyba jakoś, nie wiem, 150 level, czy tam coś koło tego, czy może już 200 wbijał, nie mam pojęcia. W każdym razie walczył jako jedyny. Dlaczego? Ano dlatego, że jako jedyny wbił tam 50 level, czyli jako jedyny miał te 10 tysięcy golda. Wiadomo, że wyprawy można od 50 levela puszczać, korona musi mieć 50 level. No i tak naprawdę, no co, Turor wbił na koronę i odpalił tą wyprawę jakoś o 3 nad ranem wczoraj, więc tak jak mówię, no jeszcze nikt tutaj, wiadomo, gildia wystartowała tam o 16, o 16 ludzie zaczęli wbijać, niektórzy po 16, były też różne rotacje, więc nikt jeszcze o tej 13 nie mógł dołączyć do tej wyprawy gildyjnej, także Turor tylko i wyłącznie jako jedyny tą wyprawę gildyjną czasnął, bo no jeżeli ją odpalił, to wiadomo, że z automatu do niej dołączył, to jakby chyba nie muszę tego tłumaczyć, więc tak to wygląda. Jest to spoko, nie? Spoko wynik, bardzo, bardzo ładnie, tutaj na nim się tak naprawdę skupię. Jest jeszcze Universe, który wbił większy od niego level, już w tym momencie 221, no ale jednak tutaj chciałem wyróżnić Torara przez to, że właśnie po tych 18 godzinach ten 200 poziom wbił i do tego chyba nawiązuje tytuł odcinka zresztą. Dobra, co tutaj więcej? Więc tak wygląda topka, to wam jeszcze szybko pokażę. Tu widzimy, że taką tendencję, że wiadomo, berserki, zabójcy i zwiadowcy tak naprawdę klikają bardzo ładnie tutaj te levele, już mają ponad 100 w drugi dzień, jest to możliwe do zrobienia, natomiast tacy gracze jak paladyni, magowie, no ten 60 powiedzmy 7 to jest taki max, który mogą wbić, raczej ciężko tymi klasami postaci cokolwiek innego, wojownicy zresztą jak widać też, o nie, tutaj jeden wojownik 7-7, okej, to on ładnie pocisnął, ale tutaj jednak większość wojowników stakuje, można powiedzieć, na tym 67 poziomie. Co za tym idzie, mamy teraz w lochach, tutaj wam nie pokażę, bo już jestem na warcie, ale mamy w lochach
Tu już mam od nowa kółka, ale tu już miałem wszystko zrobione na poprzednim odcinku. W sensie od nowa mam wszystkie rzeczy do zrobienia. Stakujemy na tym jadowitym smoku i to jest właśnie bardzo mocny zawodnik. No i co? No będę musiał jakoś pomyśleć, jak tutaj ugryźć ten trzeci dzień, żeby ładnie pocisnąć. Szczerze mówiąc, mój plan taki na trzeci dzień to jest wbić 105 level. Nie wiem, jak mi się, czy mi się to uda, czy to będzie łatwe, czy trudne, zobaczymy. Nie wiem, czy z tego nagram odcinek, no wiadomo, streama nie zrobię, no bo nie ma jak. Więc może coś nagram, może po prostu tylko nagram podsumowanie, jeszcze to zobaczymy. No ale w każdym razie właśnie ten 105 level to jest taki mój cel na trzeci dzień. Będziemy już mieć pupile i będziemy mieć menadżera areny, czyli dwie takie dość ważne, można powiedzieć, rzeczy i w to celujemy. No pupile na pewno jutro będziemy mieć, to jakby nie ulega wątpliwości, no ale ten 105 level troszeczkę mnie martwi, czy uda mi się go wbić, no ale może się uda, zobaczymy. Dobra, i tak naprawdę co mogę wam więcej pokazać? No tak wygląda moja postać, więc jakby no klaserka mamy 60, prawie 5%, takie statystyki, wszystko widzieliście już prawdopodobnie na poprzednim odcinku. Gildyjka wygląda w sposób następujący. Zrobiliśmy już dwie wyprawy, teraz mamy odpaloną, dwie zrobiliśmy, dobrze mówię? Chyba dwie. Dwie? Czy to jest dopiero druga? Nie, no jak? Poczekajcie. O 13 się skończyła? Nie, dobra, to jest dopiero druga i teraz będzie można w nocy odpalić trzecią, więc zrobiliśmy póki co jedną wyprawę, drugą zrobimy, no i teraz będziemy mieli, tak jak mówię, trzecią. No ale co? Pod względem poziomu 48 średni, 323 rycerze, bardzo fajnie tutaj niektórym idzie, przede wszystkim Turorowi, King Przelew też tutaj chyba pociśnie jutro, my z Cinem, tymi magami, 66 poziom, co my tu jeszcze mamy? Gilmak 66 z Wiadem, Morświn Paladynkiem 66, no bardzo, bardzo ładnie to wszystkim idzie i strasznie spoko ta gildia, nie? Fajnie się to rozwija, są ludzie mocniejsi, są ludzie słabsi, ale wiadomo, wszystko jest git. Dobra, od razu wykopał nam się jakiś klejnot, to możemy w sumie na inteligencję zresztą, więc to jak najbardziej git, możemy w sumie zacząć kopać jakiegoś innego. No i właśnie, pod względem naszej twierdzy za dużo się nie zmieniło, jakieś tu boki porozbudowywałem, wpuściłem sobie salkę na siódemkę, no i może jeszcze nie dają niestety surowcy ludzie, myślę, że już powoli, chociaż nie wiem w sumie jak to wygląda z tą ochronką, no jeszcze są 23... Sorry za cięcie, w każdym razie jeszcze są 23 godziny ochronki, więc przynajmniej ja tutaj mam, no ale już tutaj niedługo pewnie ludzie zaczną te surki nam dawać, więc no to już będzie łatwiej z tą twierdzą, może nawet jakąś dziewiątkę wbijemy jutro przed kręceniem kołem i przed robieniem mawki, zobaczymy jak to wyjdzie. Także tak, no twierdza wygląda tak jak mówię, no dzisiaj wbiłem tą salkę na siódemkę i się jakimiś tutaj bocznymi budynkami zająłem, kwatery też na siódemkę poszły, więc tak to wygląda. Gildyjkę wam pokazałem, w tym momencie procenciki jeszcze 93 skarby i 102 trener, więc ładnie. Dużo osób ma 10-10, tu się skupiałem na tym trenerze, niektórzy jutro, myślę, że już każdy będzie miał 10-10, tak powinno być, trzeci dzień, no to już taki max, żeby to w ogóle dobić. No i okej, mam już 3 minuty w ogóle po północy. Co tutaj wam mogę jeszcze pokazać? Twierdza właśnie odnośnie tych ataków, o których już zacząłem mówić, to tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, chcemy tutaj w tej twierdzy być jak najwyżej w rankingu, żeby dostawać samych kozaków, którzy mają fajne eko, żeby po prostu mieć tych surek dużo. Na każdym serwerze to olewałem, na każdym serwerze byłem gdzieś tam 500, 700 i tak dalej. Tutaj robię ataki prawie non-stop. Miałem dosłownie od startu serwera chyba 3,5 godziny przerwy z atakami. Było to od godziny 4 do 7.30 dzisiaj rano, więc, bo poszedłem spać po prostu, więc tak jak mówię, no skupiam się na tych atakach, chcę być jak najwyżej i już powoli się tu, można powiedzieć, wbijamy do top 30, więc no można powiedzieć, że plan realizujemy w miarę git. I tyle tak naprawdę. Jeżeli chodzi o lożki, bo dużo mam dla was zapisanych, to wydaje mi się, że nie będę wam wszystkich pokazywał, no bo to jest od groma ich, totalnie chyba mija się to z celem. Jedyny log, na jakim stanęliśmy, to był zając i to jest chyba ten potwornie złowrogi zając. Na nim mieliśmy dokładnie 47 level, on nas tutaj, można powiedzieć, dość mocno zatrzymał i tak naprawdę na niego wydaliśmy chyba najwięcej w ogóle ze wszystkich lochów. Chyba poszło, nie wiem, z 200 grzyba, z 300, coś takiego. To jeszcze była końcówka live'a. Dosłownie ubiłem tego zająca, wybiłem tam następny level i tak dalej, no i live się niestety wyłączył. W sensie no wyłączył, dostaliśmy bana i po prostu tam mi zerwało połączenie z OBS-em, z Twitchem z racji tego bana, no i tak jak mówię, skończyliśmy sobie właśnie na tym zającu, że ledwo co go ubiłem i dostaliśmy bana, ale dzięki temu wbiliśmy, poczekajcie, 48 level i pół jakoś, mieliśmy jeszcze cały pasek awki, zrobiliśmy awkę, wbiliśmy 50 level, tu jak widzicie mamy tą 50 i zostało nam jeszcze 25 awki dokładnie i od razu z tej, mieliśmy chyba misję 7,5 minuty właśnie z kluczem od razu, czyli że po zdobyciu klucza tam do piątego lochu bodajże, to jest piąty, tak, to jest piąty. Po zdobyciu klucza do piątego lochu zostało nam jeszcze, żebym dobrze obliczył, 17,5 ławki, więc no tak dokładnie wam to przekażę, przedstawię powiedzmy.
Także git, nie? Chyba wyszło git. Wydaje mi się, że no ładnie, ładnie nam się udało to wszystko porobić, podziałać. Golda też mieliśmy sporo, bo wiadomo, już na tym levelu tego golda idzie sporo. To od razu weszły ulepki i to wszystko. Także jest git. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Zobaczymy, jak to jutro wyjdzie z kontentem. Nie wiem, czy wam nagram tylko podsumowanie, czy może jutro sobie dam siana i w ogóle nic nie nagram. Jutro też jest w ogóle meczyk, finał Ligi Europy o 21:00. To też nie wiem, czy nie wrócę po prostu, bo jutro też idę do pracy. Nie wiem, czy nie zwrócę z pracy. Poklikam tu, co mam poklikać, zobaczymy, jak mi się uda. Potem obejrzę meczyk, pójdę spać. W poniedziałek mam wolne, w końcu się wyśpię i może wam nagram dopiero w poniedziałek podsumowanie takiego trzeciego dnia. To jeszcze zobaczymy, jutro miał być streamek, wiadomo, no ale jak nie ma, nie da rady wbić streamka, powiedzmy, no to w sensie wbić streamka, zrobić streamka, no to powiedzmy, może sobie po prostu zrobię takie, nazwijmy to, wolne. Co więcej, chyba wszystko. Dużo osób mnie pytało pod poprzednim odcinkiem, kiedy będzie klikanie lochów z innych klas. Nie mam, dużo też miały łapek w górę te komentarze. Nie wiem, no dostaliście dopiero przed chwilą półgodzinny odcinek z klikania lochów na Magu, na nowym serwerze na W50, gdzie chyba pierwszy raz tak mocno pocisnąłem w drugi dzień. Raczej nie mam tego w zwyczaju, a wy jeszcze tutaj pytacie o inne klasy, kiedy odcinki, kiedy co. No dziwna sprawa, ale będą te odcinki. Będą prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, bo już wtedy się, można powiedzieć, no powiedzmy, że skończy hype, tak delikatnie mówiąc, na właśnie tutaj ten serwerek, że troszeczkę to wszystko zwolni i tak dalej, no to wtedy sobie pociśniemy właśnie na tym, na tych innych klasach postaci i wtedy wam coś tam ponagrywam z nich. Dobra, to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, pamiętajcie o tym, subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Twitch, ale to dopiero za tydzień, jak zejdzie nam ban. No i możecie Discorda dla widzów również odwiedzić. Także ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!